Projekt Polskiej Pomocy, Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, Aga Khan i Ministerstwa Zdrowia Tanzanii przede wszystkim polega na tym, że dokonamy przeszkolenia personelu i zapewnienia nowoczesnego wyposażenia do oddziałów medycyny ratunkowej w szeregu szpitali w Tanzanii. Po pierwsze, skorzystamy na tym w ten sposób, że Polska będzie postrzegana jako poważny partner rozwojowy w tak ważnym sektorze, jakim jest zdrowie i medycyna ratunkowa, ponieważ ten projekt przełoży się po prostu na konkretne ocalone życia osób tutaj w Tanzanii pochodzących z wypadków czy katastrof naturalnych. W drugiej kolejności ten projekt zbuduje silniejszą naszą pozycję jako donatora. Pokazujemy po raz kolejny, że Polska może robić poważne projekty rozwojowe, w tym w sektorze zdrowia, z tanzańskim partnerem. Cieszymy się, że współpracujemy tu z Polskim Centrum Pomocy Narodowej, które podobne projekty już realizował w Etiopii i w Kenii, więc ma duże doświadczenie z regionu. Po trzecie, nie ukrywam, że to, co jest dla nas istotne, to jest fakt, że dzięki temu będziemy w stanie trochę rozszerzyć tutaj swoje wpływy. Dotyczy to zarówno obszarów rozwojowych, gdzie poszerzymy obszar naszych znajomości, naszych kontaktów w sektorze zdrowia, co pozwoli nam w przyszłości współpracować zarówno na poziomie rządowym, pozarządowym, jak i biznesowym. No i w odniesieniu do tego ostatniego, co jest istotne, w momencie, kiedy pojawiają się tu elementy polskiego sprzętu, polskiego wyposażenia pochodzącego z Polski, to automatycznie wchodzą one w pewien standard użytkowania, w pewien standard wykorzystania w Tanzanii. W efekcie możemy w przyszłości zakładać, że zainteresowanie takim sprzętem, takim wyposażeniem będzie coraz większe i że przełoży się to w przyszłości na możliwość działań stricte bardziej biznesowych, czyli przy wsparciu oczywiście naszego rządu będzie możliwość, powiedzmy, sprzedaży czy zapewnienia tutaj na miejscu polskich technologii z korzyścią dla polskiego podatnika.